chwilę się obejrzałem i przy ławie już stał niedźwiedź. To są sprawy połów. Może zesłali na skarę. Niby za co? Nie opowiadaj. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Prawdę powiadają o wojownikach, którzy w szale zamieniają się w dzikie zwierzęta. Mercenkowie, tylko skąd się tutaj wzięli? Hej! No dobra, co my tu mamy? Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Z pyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. Coś tu jest pod... Stara blizna ze śladami po szwach. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. Wszystkie rogi puste. Otyk. Cholera, taki młody chłopak. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Misa jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś na tej sali. Ile ran. Nic dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Przy każdym stole była misa. W tej był miód i tylko miód. Drogodar. Więcej już nie zagra. Młody Lugos. Niedźwiedzie musiały go wziąć z zaskoczenia. Nawet się nie bronił. Ciało tak zmasakrowane, że ciężko powiedzieć, kto to. Chyba Steingrim.
Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cerys! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Berserkowie? Tak, skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się, prawda? Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Nawet wtedy mniej ludzi zginęło, niż żaden syn Jarla! Jeśli się okaże, że to krach, skręcę mu czar! Jeśli się okaże... Frejo, nasza matko, spraw, by morze pochłonęło zdrajców. Frejo, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Cerys mówiła... Daj mi ten róg. Znam ten zapach. Mardren. Cerys nie kłamała. Znasz się na ziołach. Tak. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Udalryk cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą, a potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli Mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Mardrem? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i Mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizję, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie.
Zabawne, to samo powiedział Arnwald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. Och, cuchnie. To wódka? Macha kamski spirytus. Komuś się nieźle rozlało. Dobrze, że ojciec ma teraz inne zmartwienia. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Spirytus! Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesunąć. Szybko! Bogowie! Mało nie spłonęliśmy żywcem! Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście? Raczej rzadko używane. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali, bawiliśmy się tutaj. Pamiętam jak kiedyś... Ach, stare czasy. Medalion drży. To miejsce mocy. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź.
No, no. Ktoś tu wszedł w rozlany miód. Piękne, wyraźne ślady. Lepki od miodu. Trop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Jest dla ciebie ta czarodziejka Yennefer, tak? Skakuj na konia. Dogonimy go. Arnwald! Stój do diabła! Nie sądzę, żeby posłuchał. Jeszcze go dorwę! Masz swego. Nie masz szans! Jeszcze zobaczymy! Diopłotka! Ha! Mamy go! Mów, czemu zdradziłeś, albo dokończę to, co zacząłem. Ancraid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla, a nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige.
Potrzebujemy dowodów. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sankrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserką. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi! Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Spikerok, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Rut Ancreid. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuje na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki.
wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svaliga? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceris! Ceris! Ceris!